Przyjechałem na taki ala taras widokowy. Tutaj jest wieża jakaś taka telewizyjna, czy jakaś. Tutaj są jakieś bunkry, jakieś coś było w czasie wojny, ale zobaczcie, jakie są panorama. Droga też była fajna po drodze. Taka szutrówka się jechało, no w miarę stromo, ale zobaczcie, jak tu pięknie jest. I tu są takie bunkry, są kanały, które łączą różne zejścia. To pochodzimy trochę po tym terenie, zobaczymy, jak tutaj jest. Tutaj gdzieś była taka, tak, gdzieś ta twierdza była z napisem Murter. Nie wiem, czy ją uda się znaleźć. Uda znaleźć, ale zobaczymy. No, na razie tak to wygląda. No, widoki niesamowite. Widoczki piękne. Proszę, Karunek, jakie zdjęcie. Zakręcę to troszeczkę. Tam później pójdziemy do góry, do tamtej jeszcze. Ale tutaj pięknie widać. Właśnie tu jaka leżanka. Tak, bo leży. O, leżanka tutaj, o, i ładne wiszanki, no, no niesamowite. Niesamowite to. Kurde, mogę teraz samochodu założyć, bo w tych klapeczkach czuję, że ja pasek mi zejdzie. Ale no, widoki są niesamowite. Po prostu baja. A to wszystko jest, jesteśmy na Murterze. A jak to się pochował? No, jakieś bunkry, także no, teraz telefon wyciągnę jeszcze dokładnie lokalizację, zobaczę. Gdzie te, jak to tutaj jest. Ale tak to wszystko się prezentuje. Fajnie. Fajnie, fajnie. O, tu następna leżanka. Ławeczka, można usiąść sobie. Można sobie usiąść. O, aktureczka. Idziemy tu, zobaczymy, jak tutaj jest. Tu są schodki na dół. Wszystko ruiny już. Ale tutaj dawniej. O, i tu wyszliśmy od tej strony. O, ja sobie szedłem od tej strony do samochodu. To łagodniejsze zejście. I zobaczcie, są takie kanały przejścia. Nie wiem, czy widać, ale kamerę garanci widać na tym. Ale fajnie chłodno, co? No, to jest dobrze. Lekko na głowę. Tak. Ale... No ciekawe, ciekawe, co? Można prowadzić i... No, pójść. Co, tu masz wyjście już? Nie, to nie mówię, to jakieś... Kurwa, to się ciągnie, a ciągnie. No, co jest, to jest do innego, bo to rzecz na winną, winne miejsce w ogóle. Tu coś było. I tu też dalej. To ten niemiecki bunkr. No. Wszystko to tak samo wygląda jak i u nas. O, to teraz w prawo czy w lewo? Nie, tutaj się nie da. Tu jest w dół coś, lochy. To był kibel, może był? No dobra. I co, idziemy dalej? Czy wracamy? Dobra, wracamy. Jednak wracamy. Ale no, powiem wam, że tutaj można by było się przejść. Fajnie. Połączenie GPS zostało zerwane. Jeszcze sygnału nie ma. Tędy szliśmy? Tędy szliśmy. No, powiem wam, że... Tak, to mogła być dobra wycieczka. To mogła dobra być ciekawa, by była na pewno. Jakby dziewczyny tam nie zostały, to by się poszli dalej. Tak.
ale tak to... Ale tak to fajnie, fajnie. Dobra, to wychodzimy stąd. Pięknie, pięknie. Pięknie to wygląda. Ale gdzieś było miejsce właśnie, że jakiś napis był, I love murder, był nad tym. Taki wiszący napis gdzieś tu widziałem w internecie. Gdzie? No nie wiem. Ale to całe wzgórze, to było właśnie z bunkrami jakimiś różnymi, nie? O, tu jak może widać. No, wiatry są, to nie wiem, czy będzie słychać. Niesamowite. A my gdzie byliśmy? W której części gdzieś? Gdzie stąd widać? A, tamten cypelek co jest chyba. To my tam byliśmy chyba teraz? O. Tu jest chyba wyjście z jednego bunkru. Z tego kanału. Zaraz zobaczymy. Ale tu ciepło. O. A tutaj była ustawiona działo. Tu było działo i wyrzutnia, i tutaj na morze bronili się w czasie wojny. O, a tam jest drugie. Tam jest drugi bunkier z tamtej strony, drugie działo. Sławek! Tutaj stało działo, jak się bronili. Tutaj działo stało. O, a tu jest wyjście z tego kanału. To było przejścia między jednym a drugimi. Było przejście były. I tam się idzie. O, tak to wygląda. Tak to wygląda. Tam jeszcze jest drugi kanał, drugi ten, też tam pójdziemy zaraz, zaraz tam pójdę zobaczyć. Tu jest drugi miejsce z drugiej strony i tutaj też były działo ustawione i może tymi bunkrami wyjść sobie, tymi kanałami. Był. O. I tu też są kanały. Tymi kanałami tutaj też można było przejść. Wszystko było połączone. O. O, pięknie to wygląda. Że tu jak statki pływały, to bronili się w ten sposób. Nie wiem, czy tam jeszcze dalej nie ma czasem nic, ale tam już nie dojdę. Bunkrami można byłoby przejść, ale tymi kanałami, ale jakoś tak ciemno i nie bardzo. Dobra, idzie do grupy, bo tam grupa czeka na mnie na górze.